7 dzień grudnia, dzień dobry, hala Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK w Toruniu. Wita Państwa Radosław Zieliński. Co dzisiaj przed nami? Mecz towarzyski futsalu kobiet Polska kontra Słowenia. Co więcej, przegrały wszystkie trzy spotkania, grały z Chorwacją, przegrały 2-6 z 18-letnią młodziutką Ines Ermenc. No i rozpoczęliśmy spotkanie towarzyskie. I będzie szansa i proszę, ależ się rozpoczął ten mecz. 9 sekunda, no i mamy od razu bramkę. No i kto? I oczywiście nasza najlepsza strzelczyni Justyna Maziarz. Zadziały. No i gramy 1-0 już dla Polek od początku tego spotkania, więc kapitalne rozpoczęcie tego meczu. Maziarz. To był dla niej 20 gol w reprezentacji. Nie było faulu, szansa dla Polek, okazja i proszę! 2-0, 36 minuta, coż tu się dzieje, proszę Państwa, 36 sekunda oczywiście. Justyna Maziarz, 2-0. Karki, Bartosiewicz. O, teraz świetna szansa dla Polek i jest 3-0. Anna Zapała, 13 minuta, 38 sekunda. Anna Zapała podwyższa wynik tego spotkania. W planach 3-0, witam Państwa ponownie, Radosław Zieliński. 9 sekunda, Justyna Maziarz, 36 sekunda, ponownie Justyna Maziarz. 13 minuta, 38 sekunda, Anna Zapała. I proszę, ależ niesamowita sytuacja. 4-0. Magdalena Knysak, 21 minuta, 40 sekunda. No to się widzi, jednak ją straciła. I teraz szansa dla Słowenek. Będzie okazja na bramkę i mamy gola. Rebeka Baczar. 23 minuta, 47 sekunda. Rebeka Baczar, jest 4-1. Problemy i teraz Liechtenstein, świetnie to zrobiła Liechtenstein na prawo, szansa i mamy 5. bramkę dla reprezentacji Polski. Strzelczynią tej bramki Alicja Zając. 35 minuta, 4 sekunda. Alicja Zając i świetnie widzimy tutaj asysta od Sandry Liechtenstein. Okazja i mamy 6. gola. 37 minuta, 21 sekunda. Małgorzata Bartosiewicz. Świetna asysta Anny Zapały. 37 minuta, 21 sekunda. A widzimy, że ma problemy z żebrami. Tuż teraz szansa, no i mamy bramkę. Lara D'Amato. 38 minuta, 5 sekunda. Lara D'Amato. I mamy wynik 6-2. Jeszcze siatkę założyła naszej Karolinie Klabis. Oczywiście będzie out. Uderzenie na bramkę i mamy gola. Magdalena Knysak, to drugi gol dla niej w tym meczu. 38 minuta, 46 sekunda. Magdalena Knysak, 7-2. Widzieliśmy przed chwilą powtórkę tego gola. I proszę, kolejne uderzenie. No ale już poczekała praktycznie do końca. Syrena końcowa. 7-2. Polska bardzo pewnie pokonuje Słowenię.